Ja stoję tutaj przed wami i przed tym bankiem i tak się zastanawiam, gdzie inwestujecie swoje życie. Czy inwestujecie w dzieci, czy inwestujecie w pracę, czy inwestujecie w bankach? Ja wszystko położyłam w Jezusie Chrystusie, ponieważ On położył wszystko we mnie. On złożył wszystko we mnie. On zainwestował we mnie samego siebie. On na krzyżu Golgoty złożył samego siebie, aby dać mi wszystko, co tylko należało do Niego. To była potężna wymiana krzyżowa. 30 lat chodziłam po tej ziemi i nie znałam Boga. Wiecie, dzisiaj jest Wielki Piątek według obrządków Kościoła katolickiego. I usłyszałam dzisiaj rano w radio, że dzisiaj się adoruje krzyż. Ja wam mówię, że to jest bzdura. Wszelka adoracja, wszelka chwała należy się żywemu Bogu, Jezusowi Chrystusowi, który zmarł na tym krzyżu, ale zmartwychwstał. Zmartwychwstał i ja poznałam żywego Boga. Ja nie poznałam figurki wiszącej na krzyżu. Wiecie, mamy tutaj napisane uzdrawianie chorych, wskrzeszanie umarłych, wypędzanie demonów za darmo. Jezus to robił podczas swojego życia. Później zmarł i zmartwychwstał. I każdy, kto Jego przyjmuje i rodzi się z Bożego Ducha, może to samo robić. To nie są puste słowa. Dzisiaj, gdy jesteś chory, gdy jesteś zniewolony, możesz podejść do każdego z nas, możesz podejść do mnie, położę na ciebie ręce, zostaniesz uzdrowiony, ponieważ narodziłam się z Ducha Bożego. Nie jestem z ziemi, jestem z nieba, jestem z nieba. To się stało kilkanaście lat temu, gdy miałam 30 lat. Gdy miałam 30 lat, spotkałam się z żywym Bogiem. Spotkałam żywego Jezusa Chrystusa, nie tego, który wisi tam smętnie na krzyżu, jest wyrzeźbiony, jest bożkiem. Tego Chrystusa czczą ludzie, którzy Go nie znają. Ja znam prawdziwego Boga, który mieszka dzisiaj we mnie. Mieszka dzisiaj we mnie, dlatego te słowa, uzdrawianie chorych, wskrzeszanie umarłych i wypędzanie demonów są prawdą w naszym życiu, są prawdą w moim życiu. Są prawdą w moim życiu, bo większy jest ten, który jest we mnie, od tego, który jest na świecie, który wodzi za nos tych, którzy nie przyznają się do Boga. Dzisiaj możesz się pojednać z Jezusem Chrystusem, tak samo jak ja zrobiłam to, mając 30 lat. Słuchajcie, kiedy to zrobiłam, moje życie zupełnie zmieniło się o 180 stopni. Wcześniej pokładałam swoją nadzieję w karierze. Wcześniej pokładałam swoją nadzieję w tym, że jakoś się tam zaprezentuję przed innymi ludźmi, jakieś tam maski sobie pozakładam. Wcześniej myślałam, że tak naprawdę moim szczęściem jest być między ludźmi, na imprezach i mieć jakiś tytuł przed nazwiskiem. Nie chciałam mieć dzieci z moim mężem. Zabiłam swoje dziecko. Tylko dlatego, że nie chciałam tracić kariery zawodowej. I słuchajcie, w momencie, kiedy spotkałam się z żywym Bogiem, moje życie się zmieniło. Zapragnęłam mieć dzieci. Dzisiaj mamy trójkę dzieci. Dzisiaj mamy zupełnie inne życie. Dzisiaj mam życie. Dzisiaj mam życie. Wiecie, jak Jezus uzdrowił ślepego i pytano się Go, co się stało? On powiedział, nie wiem, wiem, że nie widziałem, a teraz widzę. Wiecie, ja nie wiem, jak wam to wytłumaczyć. Wiem, że kiedyś nie żyłam, a teraz żyję. Odkąd spotkałam żywego Boga i mój duch stał się żywy, ponieważ narodziłam się z Jego ducha. Ja żyję i to jest w ogóle totalnie inne życie. To tak, jakbyś przeszedł z oglądania telewizji czarno-białej na kolorową. To jest lepsze. Zastanów się dzisiaj, gdzie inwestujesz? Gdzie inwestujesz? Czy inwestujesz w niebo? Czy inwestujesz w to, co tutaj niszczeje? Bo jeżeli zbierasz tylko to, co tutaj można sobie zebrać, pieniądze, karierę, cokolwiek, to zaraz zniknie. Tego nie zabierzesz ze sobą. Zainwestuj w niebo. Jeszcze dzisiaj zawołaj do Jezusa Chrystusa, ponieważ On oddał za ciebie wszystko. Jego krew przelała się za ciebie.
On powiedział, że ten, kto się narodzi z ducha, jest dzieckiem Bożym. Nie wierz w to, w te bzdury, które mówią, że dzieckiem Bożym, że wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. Nie jesteśmy wszyscy dziećmi Bożymi. Dziećmi Bożymi są tylko ci, którzy się narodzą. Narodzą z ducha. Bóg jest duchem. Jeżeli chodzisz po tym świecie i w ogóle nie wiesz, o czym ja mówię, to znaczy, że nie masz czynnego ducha. Nie masz ducha. Nie masz ducha, który jest żywy. Musisz się narodzić na nowo. Można spotkać żywego Boga. Bóg, o którym dzisiaj, jutro, pojutrze, podczas świąt, być może pomyślisz sobie, że biedny tam już wisiał na krzyżu. On zmartwychwstał, jest żywy, jest żywy, jest dotykalny. Można go doświadczyć, można go słyszeć, ale usłyszysz go dopiero wtedy, kiedy wiarą przyjmiesz to, co on zrobił, i wtedy narodzisz się na nowo z Ducha Świętego. Duch Święty jest tutaj dany. On jest tutaj. Odkąd Jezus został zabrany do nieba, odkąd wstąpił do nieba, przysłał tutaj Ducha Świętego. Bóg jest Bogiem z bliska. Dzisiaj może być dla ciebie Wielki Piątek, jeżeli pojednasz się z Jezusem Chrystusem. Jeżeli weźmiesz Go do swojego życia, jeżeli przyjmiesz Go, jeżeli Go zaprosisz, On nie jest chamem, On się nie wepchnie do twojego życia. On potrzebuje twojego zaproszenia. Dał ci wolną wolę. Dał ci wolną wolę. Tym się różnimy od innych istot. Tym, że mamy wolną wolę, to ty ograniczasz Boga w swoim życiu. On czeka na to, żebyś Go zaprosił do swojego życia. Dzisiaj zawołaj do Jezusa Chrystusa. Narodzisz się na nowo. Staniesz się nowym stworzeniem. Będziesz miał żywego ducha. Będziesz mógł doświadczać rzeczy ponadnaturalnych. Tak jak tutaj jest napisane. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzą. Będą uzdrawiać chorych. Wyganiać demony. Będą wskrzeszać umarłych. Będą wskrzeszać umarłych. Tego doświadczamy. To nie jest ściema. Bóg jest żywy.